Cześć, panie. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii jubileuszowej Bitwy. Oczywiście ta seria trwa już kilka lat, nie wiem, chyba z 2,5. No i wielu graczy przychodzi do mnie wielokrotnie. No i właśnie dzisiejszy jubilat po raz drugi będzie w jubileuszowej bitwie grał ze mną i na moim kanale. Ale to taka dziwna sprawa, minęło już tyle czasu, bo ponad półtorej roku, a jest to nie taki stary człowiek, że akurat przeszedł mutację. Cześć, Sawik. Siema, Paja. Cześć, Paja. No, i tu głos już prawdziwego mężczyzny. Jak chcecie sprawdzić, to link w opisie. W 2016 roku graliśmy, to tam było trochę cieniej. Cześć, Paja. No, tam było o wiele cię. Tak jest, tak jest. Cześć, panie. Dobra, no to w zasadzie tylko, że zmieniłeś nick. Chodzi o to, że to była 20-tysięczna bitwa i prawie w 2 lata tylko 5000 bitew. To jest malutko. Niektórzy w 3 miesiące robią 5000 bitew. Przerwa? No, była trochę dłuższa przerwa, ale wróciłem znowu i to zacząłem grać. Mhm. Można powiedzieć, jakieś inne gry cię zaciekawiły? No, tak nie bardzo, po prostu jakoś nie miałem ochoty w ogóle grać w komputer, o tak powiem. Mm-hmm. Dobra, no to nie będę drążył. Oczywiście zmiana jest teraz solidna, no wiadomo, już na niedługo największa zmiana, czyli patch 1.0, wszystkie mapy odbudowane, ja się cieszę, myślę, że wszyscy troszeczkę... Ci, którzy już nudzili się grą, się cieszą, ale ty chyba nie cieszysz się tak bardzo z tych nowych map, tak mi się wydaje, jak z nowych czołgów. No bo właśnie zauważyłem, że lubisz te Conquerory i Super Conquerory, nie? No to najlepsza linia, jak na razie robiłem. Najlepiej mi się gra tymi czołgami. No i jeszcze Carnavron jest też świetny teraz, nie? Carnavron też OP. No po prostu... Trochę mało bitew w nim zrobiłem, bo szybko go wyekspiłem, a chciałem jak najszybciej Super Conka. No i zrobiłeś tego super konka i właśnie się nim przejedziemy. Dobra, no to chyba nie będziemy już tu za dużo gadać. Bierzemy Super Conquerory i gotów? No gotowy. Jedziemy. Oczywiście Super Conqueror lubi mapę, gdzie można trochę przywieżować. No i nie dało nam takiej mapy. Dlaczego? Nie dało nam takiej mapy. Słuchaj, ja ci powiem, że w takiej sytuacji to chyba miasto, nie? Chyba... No ja w okienka na początku podjadę. No właśnie, chciał. Jedyne miejsce, gdzie można coś przywieżować. No nie wyszło najlepiej. O, mogło być gorzej. Jest jeden plus taki, że my mamy przewagę medów, więc mam nadzieję, że te medy zrobią dobrze na medowni, a my przytrzymamy miasto. No często się tak kończyło, że przeciwnicy mieli mniej medów, ale i tak wygrywali tamtą stronę, więc ten nie liczy na to zbytnie. No zobaczymy. Dobra. Ręczny. I... Może Arta będzie przejeżdżać, często tu się łapie Arta w okienkach właśnie. Aha, nie no, okej. Aha. Ja już się bawiłaś tutaj nie chcę. Dobra, zobaczmy co tu się będzie działo. O, już! Wjeżdżają pojazdy. Oni już puszują. Oh my god. No to ja już dostałem. No to. A! No to. Chyba szybko będzie. No dostałem taką serię, że. No ja już teraz. Mam pozamiatane. Ja tam chcę w te okienka przejechać, tylko boję się tej trójki. No właśnie, ja też chciałem i.
Aha, w tamte okienka, no. Nie trafię. Jest jeszcze szansa jakaś, żeby te medy to przepchnęły się. Kurde, te hajki są OP. Super Kongkonga właśnie dużo tych hajków wchodzi założył. Aha. Aha. No to pięknie. Nie zauważyłem w ogóle z tej prawej strony, że wyjeżdżają już. To może na 30 tysięcy się coś uda w końcu, bo nie wiem. A tam też się nie udało przedtem? No, z tego co pamiętam to nie, ale nie jestem pewny do końca. No niestety dupa. Oh my god. No cóż. Ale szybko nas rozwalili, wręcz bardzo szybko. No, tak ci mówiłem, widzisz, mieliśmy więcej medów i tak przegrali tamtą stronę. O, no jakby tak rzuciło i na taką mapę, no nie? No teraz już lepiej trochę, ale i tak nie jest... Nie. Ale jak nie trochę, wiem, no dobrze jest. Ja nienawidzę tej mapy po prostu, bo ci jadą tutaj i bitwa trwa 20 minut. No nic, no musimy pusznąć. No niestety chyba tą prawą, nie? Czy chcesz lewą? Ja mogę jechać wszędzie. No niby bezpiecznie jest na prawo, nie? No to jedziemy na prawo. Najwyżej potem środek się skoczy. Teraz powtórkę wyciągnę. Ile ma z racjami przeładowania? No. O, strasznie cię przyciszyło teraz. Podłączam mikrofon trzeba. Aha. Szanuję tę obligację WRT 907. A, pierwsza liga powinna być z rankingówek, więc... O, mam 14 rangę chyba. Ja w ogóle nie gram tych rangówek. To się tam włącza z boku, nie? No tam jak masz bitwa drużynowa, bitwa coś tam. No tam te zakładki takie. Trzeba jechać do nich, bo damage no, nie no, trzeba szybko rozwalić ISA 3, ISA 7 i tego. A, bo ich tu jest jeszcze trochę. Rykoszet od Skorpiona. Nie gadaj. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Też ten nick tak poza wizją głównie zmieniłem. Była jazda w klanie multiego ogólnie.
bo taki ziomek wypalił cały klan i na mi i takiemu koledze się oberwało rykoszetem, nie? Bo byliśmy z nim na kanale na TS. Też między innymi dlatego było zmienione. Ale to nie było głównie dlatego, po prostu nie podobał mi się tamten nick w ogóle. Dobra, trzeba gdzieś się wracać. Ja tutaj chcę jeszcze tego T7 tamtych leszczy zabić. Załaduję sobie hasha na tego skorpiona specjalnie. Siema. Jakby taka bitwa była, tego. Tem stoi tu gdzieś i snajpiłem. Ja może to pusznę, a oni jakby we dwóch byście się wrócili. Bo ja bym wolał to pusznąć chyba szczerze. Arty nie ma. O. Zrobiłeś już tam? Nie, ja nie gram ostatnio w ogóle, nie? W kac totalny. Nie, ja nawet nie chcę mi się klikać. W ogóle mnie ta gra już tak przynudza trochę. No ja dlatego miałem przerwę ponad, nie wiem, dużo. Tu miałem przerwę strasznie. Najdłuższa przerwa jaką miałem. Potem wróciłem, patrzę na walinie jakaś, a zrobię sobie. Ta linia to jest mega kozak. No, ale dopiero od... ósemki. Od ósemki, no. Bo siódemkę to zagrałem nią chyba, nie wiem, tam mam strasznie mało bitew, ale zagrałem nią taki i free exp poleciał, nie? 100 tysięcy na zbierane i na takiej sytuacji właśnie. Teraz no mam 120 tysięcy. Wiesz, żeby ta bitwa zaraz pokaż co potrafisz, nie poleciało. Padnę jak bot. Co już masz, ile obrażeń? 200. Ile? 6200. Ciało jest tak celne, kocham ten czołg. Odrobię przynajmniej markę za tamtą bitwę. Trakuje, no nie. T132 jest tu. God. To jeszcze możesz dograć na koniec. No w zasadzie myślę, że można pokazać. No ja tutaj zagrałem słabo, no, ale no ty 7114, jeszcze po spocie, jeszcze odbite, medale, no takie coś po fatalnym jubileuszu. Typowe, bitwa po jubileuszu. No. Cześć, panie. No to co, może chciałbyś na koniec kogoś pozdrowić? Jasne, pozdrawiam Drakona, Alfabeta i cały klan TDS States. Mhm.
Dziękuję I za uwagę. społeczność TDSTX, o. TDSTR, TDSTX, TDSTA. Tak jest. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.